Cześć, jestem Mateusz z Dezaspany TV. Jest godzina 4.09. Widać? Widać. Świetnie. Pojawiamy się z Michałem właśnie na wyjazd do Katowic. Potrzebujemy troszkę wcześniej. Siadaj tu. Siema. Jest dzień 12. Tak, jest 12 marzec. 12 marzec, co oznacza, że Michał ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. No i chcieliśmy zrobić szybką aktualizację sprzętu. Tak jak mówiłem, mamy już wszystko skompletowane, więc pokaż co mamy tutaj. Będzie szybki przegląd. Kolejny router z kolejnym internetem mobilnym, jakby tamten mi wystarczył, a ten jest dużo szybszy niż poprzedni. Moc internetów musi być z nami. Na czymś musimy nagrywać nasze głupoty w samochodzie. Mamy statyw do samochodu. Będziemy tańczyć. Przyda. Żeby nas energia i moc nie opuściła ładowarka. I najważniejsze, rozwiązaliśmy problem braku możliwości nagrywania dźwięku. Dyktafon. Albo wbudowany mikrofon, albo ten, który pokazywaliśmy ostatnio. Ale sprawdzaliśmy, on będzie lepiej brzmiał, tamten lepiej wygląda, tak wizualnie, więc jeszcze zastanawiamy się, z czym będziemy do ryja podchodzili do innych. Ale jeżeli myślę, będzie że kilka będzie okay. osób, to zamiast podawać dyktafon, będzie można tamten mikrofon na kablu po prostu kilka osób dalej podać, a nie z tym dyktafonem każdą po kolei latać, ten odstęp będzie niewygodny, bo możliwe, że nie będziemy robić z jedną osobą wywiadu, tylko z dwoma, trzema. Różnie to będzie wyglądać. Aktualizacja zrobiona, my też szybko. Na... Jeszcze statyw. Statywu teraz nie pokażę. No bo chuj. Pokażę, uwaga. Uwaga. Wielki statyw. Pożyczony, ale jest. A, czekaj, trzeba go pokazać, co mi okazało. A kurde, ta bestia ma jakiegoś człowieka. Normalnie sięga i dzięki niemu będziemy mogli nagrywać wywiady. Bardziej profesjonalny. Tutaj odkręcamy do góry i praktycznie on stoi na mojej wysokości, mówimy prosto do telefonu. Wysokość face to face, więc to będzie idealna opcja, żeby nagrywać, nie wiem, różne targi, wszystko. Dobra, tak czy inaczej widzimy się zaraz na parkingu. Do usłyszenia. Na razie, cześć. Dobra, jesteśmy już na parkingu przy aucie, wszystko spakowane. Nie widzę dokładnie, bo też nie razie po oczach. Trochę stresu, że czegoś zapomnieliśmy, strasznie chamskie uczucie. Cały czas mamy to uczucie, że coś nie wzięliśmy, ale co ma być to będzie, jak ktoś ma się zepsuć, to i tak się zepsuje. Tak, prawo Murphy'ego, nieodłączne prawo wszystkich wycieczek. Więc poza stresem mamy też wielką radość, bo dla nas to jest duże wydarzenie, po dużych przygotowaniach, dużych wyrzeczeniach. Weź nie rób reklamy. Mały prowiant. Musi być. Taki prowiancik mamy, więc pakujemy to do środka. Jak obiecałem na wyjeździe Linkin Park, jeżeli nie oglądaliście, to oglądnijcie, że tym razem ja będę prowadził. Tu macie ten fragment, co mówiłem. Beze mnie oczywiście, bo ja prowadzę. Zjebie. Dobrze, tak. Tym razem. Odwdzięczył mu się, na pewno. No, także dzięki, że ma to, ma to udokumentowane. Teraz się nie wyprze. Dobra, to był ten fragment. No i lecimy. Do zobaczenia, usłyszenia w aucie. Jest godzina 4.39. I jak na razie ulice są puste, lekko pada, jest lekko ślisko, więc uważaj, żebyśmy nie skończyli na dupie jakiegoś zderzaka. Oj tam. Oj tam. Nie, widać. I pierwsza bramka za nami. Dawaj gazu. Tym gazu? No to słuchaj tego. To było złe? Nie, to było bardzo dobre. To mi się podobało. Tym panom policjantom też się podobało. O, mam nadzieję, że nie będzie im się podobało aż tak bardzo, żeby za nami jechać. Jesteśmy na bramce numer 2. Jest godzina 5.18. Mamy bardzo dobre tempo, nic nam nie przeszkadza. Ulice są... ulica. Autostrada 4 jest praktycznie pusta, jedzie się bardzo dobrze. Lekkie podmuchy wiatru.
ale myślę, że mojemu kierowcu, mojemu prowadzącemu nie sprawi to zbyt wiele problemu. Podróży... Kurwa, gościu robi, ja to zjem, no kurwa, środkiem to zjem. Pasać, ja pierdolę! Tablice rejestracyjne SY, nie wiem skąd to jest, ale na pewno wieś o nazwie Zjem. Dobra, jesteśmy w McDonaldzie. Czekaj, pokażę może nasze profesjonalne studio. Idę razem ze statywem. Tak, kradniemy prąd w McDonaldzie. Może zrobię tak. No. Jest w miarę prosto? Nie. Jest ten statyw ośmiorniczka tak zwana właśnie do stawiania na stole i tak dalej. Niżej. Jeszcze się muszę skurić? Tak. Myślę, że twój statyw możemy wyciągnąć, bo jest wyższy. O, tak też można. Może tak. Ewentualnie. No. Czekaj, nie mogę się połączyć z tym telefonem. Że to będzie zakończenie drugiego TV Wizjera. O, jest. Mieliście kilka fragmentów z naszej podróży do Katowic. Jesteśmy w Katowicach, przed hotelem w McDonaldzie. Resztę materiałów, na przykład drogę do Katowic, taką w szerszym konspekcie, znajdziecie na kanale u Michała. Link będzie... U mnie. Link będzie w opisie do pełnej relacji. Jeszcze mamy trochę czasu. Która jest godzina? 6.37, więc mamy trochę czasu na zmontowanie tego filmiku. Spokojnie go sobie zrenderujemy, wrzucimy na YouTube, żebyście byli na bieżąco. No i potem wszystkim wsiadamy w autko, no jedziemy na spodek. No i do wieczora będziemy gromadzić materiał i jak już wrócimy do hotelu, zrobimy też szybki vlog z zakwaterowania, ponieważ nie zdążyliśmy się zakwaterować o 12 się kończy doba hotelowa, więc niestety musimy z tymi wszystkimi naszymi rzeczami w aucie jechać na miejsce, a jakoś przeżyjemy. Może nas nie okradną. Raczej nie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego vloga. I od teraz zaczynamy już normalną relację pod tytułem IM Katowice 2015 i pod tym tytułem ja i zarówno jak i Michał będziemy rzucać materiały na zmianę. I będziemy się po prostu wymieniać na zmianę, żeby to tak fajnie, płynnie wszystko było. No i będziemy nagrywać jak najwięcej, jak najciekawiej i w ogóle boom. Także na razie. Na razie, cześć.